Ja tutaj z kawką. Wygrzewamy wędzarnię. Niebawem będę wkładał w sad. Ja mam dwufunkcyjną wędzarnię. Mogę wędzić też jak w elektryku, ale w związku z tym, że bardzo długo nie wędziłem, bo była świąteczna przerwa, postanowiłem tutaj jednak wziąć i rozpalić wędzarni. Parę rzeczy tu muszę wyjąć. Siatkę. Opa. Rozgrzało. Dobra. Kawy. Tu mam trochę kiełbasy, jak widzicie. I to będzie dzisiaj się wędziło, plus 4 schabiki. Najpierw idą 4 schaby, bo one potrzebują więcej czasu, by się wygrzać. One już wisiały, także one już są suche, tylko muszą się wygrzać, czyli zaraz otwieram tutaj, wychładzam trochę i będzie wygrzewanie. A mi się tu zakopciło. Niedobra, jak to mówią, niedobra, żeby tu dym leciał. Chcemy płomienie jak już. Dzisiaj jest takie dziwne ciśnienie ciężkie, że no, palenie słabo idzie. Chcę powygrzewać godzinkę i chcę dołożyć kiełbasę do wygrzewania na 20 minut. Za dużo mi się teraz dymu tu zrobiło. O. Biorę jedną próbę.
dezynfekuję ją specjalnymi chusteczkami. Wbijam w jedną sztukę schabu. I podłączam do termometru, który rejestruje cały przebieg wędzenia. Mam pogląd przez Wi-Fi na telefonie czy przez GSM-a. Bardzo fajna sprawa. A tutaj straciło, to mi wyszło. No. Pokażę wam, jak to wygląda w tym momencie. Osuszamy takie schabiki. Będę się starał utrzymać wędzarni tak 50 stopni. Tutaj, co by mi się za bardzo drzwiczki nie rozstrzelały. I zaczynamy osuszanie. Mamy drugą, o trzeciej włożę kiełbasę. Na razie. Osuszanie wygląda u mnie o tak. Jak zobaczycie, drzwiczki mam uchylone, mam tam płomień, jak najmniej dymu, małe strzypki, spory płomień i drzwiczki otwarte. Tu mam temperaturę około 50 stopni. Ten jest tutaj, o, bardziej czuły termometr, ma 54, pokazuje. Wsad tam widać przez dziurkę, o, widać coś tam. Wyostrzyło. Tak to bierze i wygląda. Już osuszyłem częściowo i wygrzałem schab. Włożyłem właśnie kiełbaskę. Wezmę próby dwie. Pierw jedną. Zdezynfekuję specjalną szmatką z alkoholem, wbiję w kabanosy któreś tutaj, ok, mamy 17 stopni, pokazuje. Drugą damy w, o, już alarm, bo temperatura spadła w wędzarni, bo otworzyłem drzwi. Tą też dezynfekujemy i tą damy w grubą kiełbasę. O. Przestań wyjść. Okej, działa? Termometr działa, dobra. Tam ma trochę niższą temperaturę, 15 stopni. Teraz będę tak osuszał, aż kiełbasa będzie w dotyku jak papier. O. Pokażę wam, jak to wygląda teraz. O. Wygląda to tak. Mamy żar. O. Muszę podłożyć i włożyliśmy kiełbasę i kabanosy.
Także przymykam i osuszamy. Trochę mi wieje i przeszkadza mi to w osuszaniu, bo jest niestabilna pogoda. Każdy podmuch wiatru zbyt mocno rozpala, potem słabnie, to ta temperatura szybko spada, ale jak to mówią, we wojnę nie ma lekko. Trzeba sobie radzić z warunkami, jakie są. Przychłodziłem trochę wędzarnię. Jest płomień, żeby było mało dymu, dużo ciepła i przepływu powietrza. Jak trochę temperatura wzrośnie, to uchylę drzwiczki, żeby ten przepływ był powietrza większy, żeby się szybciej kiełbasa osuszyła. Tak to wygląda. Widzimy się za moment. Gdzieś porzucał pod nogi. My już to pomału kończymy osuszanie kiełbasy i niebawem będę przymykał wędzarnię, wkładał już konkretne drzewo, którym będę wędził. Tym razem będzie to jabłoń i wiśnia i będę wędził. Pokażę wam, jak wygląda kiełbasa. Już zaczyna być w dotyku jak papier, sucha. Jeszcze teraz się przydymiło, bo świeżo podłożyliśmy, więc się trochę przydymiło. Tak to wygląda. Kiełbasa już w dotyku jest sucha, jak papier. Kabanosiki już zaczyna koloru nabierać miejscami. Ta grubsza już jest też praktycznie jak papier. Tutaj jeszcze trochę, jeszcze parę minut musi od wewnętrznej strony, ale już pomału. Alarm, tak to bierze i wygląda. Synowi coś tutaj nie do końca wychodzi to pilnowanie, bo więcej mu się dymu robi niż bym chciał, ale niby palenie ognia to jest takie proste, co nie? Ciekawe śmieje. Palenie ognia to jest takie proste, mi tu alarmy wyją, bo temperatura spadła poniżej założenia. Ok. Pomogę trochę. Wieje i mi tu przeszkadza ten wiatr w wędzeniu, ale damy radę. I niebawem zaczynamy dymić. Żółwik. Witam ponownie. Puściłem dym. Większy kawałek drzewa wrzuciłem, przymknąłem wędzarnię. Niestety drzwiczki musiałem przymknąć, bo mam zbyt silne podmuchy wiatru i momentami zbyt mocno rozpala drewno. Także zaczynamy wędzenie. Wędzimy teraz jabłonią. Pokażę wam być może ujęcia, jak to wygląda. Drzwiczki mam przymknięte, bo wieje i momentami za bardzo mi tutaj brało i rozpalało
ten ogień. Temperatura 50 stopni około, o, na tym termometrze 53 pokazuje w wędzarni. Tak to bierze i wygląda. Później tam tylko przybitki, zdjęcia, ewentualnie już takie nagrania wykonane telefonem, bo będzie ciemno, jak mi to wychodzi, bo już jest 16 u mnie, więc zaraz się u mnie zrobi bardzo ciemno. Także idę do domu na chwilę się ogrzać, mam alarmy powłączane, jakby się temperatura za bardzo spadła czy wzrosła, to mnie alarm poinformuje. I do zobaczenia. Zachęcam Was do wędzenia, zawsze to są zdrowsze produkty. Mamy dużą frajdę, że wykonaliśmy je sami, także same plusy. Zdrowo, smacznie i z satysfakcją. Trzymajcie się. Idziemy, zobaczymy, jak wygląda tutaj sprawa. Tutaj się tli, cały czas te same kawałki drewna, one się tak tlą. Oko. A. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. O. Kabanosiki wyglądają tak, kiełbasa wygląda tak. Mi się wydaje, że one już są gotowe. Zobaczmy, jak tam schabiki. Schabiki też są, mi się wydaje, spoko. Jeszcze je podtrzymam trochę i będziemy zwiększali temperaturę. No już wariat wyje. Mi się daje, że spoko jest, co powiecie. Tak to bierze i wygląda. Dobra. Bo tutaj wariat szaleje. To przymkniemy. Trochę tutaj uchylę, żeby bujła się wyżej temperatura. I. O. Nie. Niebawem zaczniemy podpiekanie. Tak to wygląda. Mam już alarm, bo kabanosy są już gotowe. Podpiekamy. Mamy tutaj 90 stopni. No troszkę temperatura teraz spadła. Ten jest czulszy, na tym jest 99. Nie jestem pewny, któremu ufać. Także tak sobie wypośrodkowuję. Kabanosy już mają 68. Wyglądają tak. O. I rozłączam się i wyciągam kabanosy. I niebawem kiełbasa następna.